Cześć kochani, to ja wasz Wojtas. Tak, no cóż zrobić kochani. Najwyższy czas, żeby spróbować okiełznać to, co faktycznie jest potrzebnego dla gitarzysty. Takie w skrócie, takie zestawienie, bo wiadomo, to jest tak, co gitarzysta, co muzyk, to jakby ma swoje zapatrywania na to, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej. Według mnie, i oczywiście to też prośba do was, że jak coś stwierdzicie, że można dopisać, można dodać, to piszcie w komentarzach below, lol, wpisujcie i będziemy wspólnie na ten temat się zastanawiać. Według mnie, najważniejsze rzeczy, które potrzebne są gitarzyście, takie ogólnie powiedziane, takie przedmioty potrzebne dla gitarzysty, to w pierwszej kolejności najmniejsza rzecz, tak, specjalnie zacznę od najmniejszej rzeczy. Najmniejsza rzecz to jest właśnie to jest piórko, które jest potrzebne gitarzyście, bo właściwie bez tego no oczywiście tutaj mówię gitarzysta ogólnie taki grający na jakiejkolwiek gitarze, jednak no do grania, powiedzmy, też takich szybszych rzeczy mimo wszystko potrzebne jest piórko, bardzo ważne jest piórko. Więc to jest jeden z muzyków, nie pamiętam z jakiej kapeli, powiedział w ogóle, że jak na pytanie, bez czego byś nie zagrał koncertu, to powiedział, że bez piórka. No i zgadza się. Oczywiście to był jakiś rockowy chyba gitarzysta, nie pamiętam dokładnie z jakiej kapeli. Ale pierwsza rzecz, to jest piórko. To są pióreczka, kostki, którymi sobie napierniczamy, prawda, na gitarkach, jakiekolwiek tutaj, jakie mamy. Ja używam Dunlopa, Tortexa, można jakiś z Hendrixem używać, można na przykład właśnie Woodnote. Polska firma taka, która właśnie robi kosteczki z różnego rodzaju drzewa. Tak, drewnem też jak najbardziej można grać. Można stalowymi też grać kostkami. W każdym razie najważniejsza. No, wszystkie rzeczy są ważne, ale jedna właśnie z tych takich najbardziej istotnych to jest pióreczko. Druga rzecz, bez której się nie obejdziemy, to jednak no mimo wszystko, kochani, Bez gitary, ziomeczki, to my się nie obejdziemy w tej całej branży, prawda, muzycznej, grajkowej. Więc to jest kolejna rzecz, bez której no, nic nie będzie. Akurat nie podłączone do wzmacniacza. Ponieważ trzecią rzeczą, która jest potrzebna, to jest wzmacniacz. No, generalnie bez wzmacniacza to po prostu też niewiele pociśniemy. I tu nawet nie chodzi o to, że musi to być wzmacniacz na zasadzie musi być bezwzględnie z czegoś dźwięk, prawda? Bo niektórzy ludzie robią tak, że pytają się mnie, no Wojtek, tam chcę kupić gitarę, no i teraz czy mogę podpiąć ją do wieży na przykład? Wiadomo, dobra, od biedy możemy podpiąć do wieży, jeśli nie mamy żywcem do czego innego podłączyć. No, nie mówiąc o tym, że możemy od razu podłączać do komputera, do systemu, do software'a jakiegoś, do Guitar Rig, tak jak na przykład używam Amplitude Metal. Są różne takie programy, prawda? Tylko że tutaj ja właśnie dlatego specjalnie mówię o wzmacniaczu, ponieważ wzmacniacz jest jakby takim już ewidentnym już nośnikiem dźwięku, który będzie tak czy inaczej będzie potrzebny wam, czy to grając na próbach, czy grając koncerty, czy nawet sobie ćwicząc niektóre rzeczy. Ćwicząc w domu po prostu, wzmacniać jest bardzo potrzebne. No dobra, do ćwiczenia w domu to okej, to może być jakiś software, ale mimo wszystko jak chcemy grać już z ludźmi, to software się na niewiele przyda, chyba że go będziemy znowu podłączać pod jakieś takie nagłośnienia, prawda, monitory odsłuchowe i tak dalej, ale mimo wszystko wzmacniacz to jest najbardziej taka klasyczna rzecz, która jest bardzo potrzebna i od tego się też nie wykręcimy. No wzmacniacz, wiecie, to akurat o wzmacniaczach to w ogóle można byłoby bardzo dużo gadać, ale tutaj tylko zaznaczam sam fakt posiadania takiego sprzętu, prawda? Kabla na przykład, wiadomo, kabel też jest ważny, ale kabla akurat w tym zestawieniu nie biorę. Następne to byłoby, proszę ja was, umiejętności, to jest coś, co generalnie, jakby to powiedzieć, piórko, wzmacniacz, gitara bez umiejętności to generalnie tak średnio w ogóle będą się średnio dadzą radę, prawda? Średnio dadzą radę bez umiejętności. Jednak od razu umiejętności połączone z kolejną rzeczą, bardzo istotną, według mnie to jest chyba nawet najważniejsza rzecz ze wszystkich w ogóle, nawet powinno być przed piórkiem.
ta rzecz, która akurat tu w zestawieniu sobie wpisałem jako piąta, ale powinno być na odwrót. Tylko wiadomo, no najpierw pokazywałem techniczne te sprawy. Dobra, nie. Czyli tak, czwarta umiejętności, to sobie zapamiętajcie. Piąta to jest motywacja. I teraz tu o co tutaj chodzi w tym, no można powiedzieć motywacja. Kurde, to on co pierniczy, motywacja, jakieś motywacje. Mam motywację i chcę grać i tak dalej. No właśnie, chcę grać i też musimy mieć, wiedzieć po co my to chcemy grać. Czy na przykład my chcemy grać dlatego, że my chcemy czapać kasę, bo chcemy grać, nie wiem, w weselnej kapeli, bo chcemy grać w jakiejś rockowej kapeli i chcemy zdobyć sławę, czy po prostu my chcemy grać, żeby pokazać znajomym, że ja umiem coś grać, idę sobie na ognisko sobie, prawda? Czy chcemy w ten sposób zrobić, czy po prostu dla swojej własnej przyjemności. Mam właśnie takiego znajomego ziomeczka, który też ogląda mój kanał. Pan Wiesław G. Od razu Cię tu serdecznie pozdrawiam. Przy okazji tutaj mam nadzieję, że to będziesz kiedyś widział i że mi później odpowiesz pomachaniem też. Który jeździ tirem po Europie. Śmiga po Europie i nieraz sobie tam rozmawiamy przez Skype, jak on gdzieś tam w Hiszpanii jest czy gdzieś. Puszcza też mi, wysyła mi też filmy na Messengerze właśnie, jak on po prostu no, ma wzmacniacz, ma gitarkę i sobie jeździ po Europie i sobie pogrywa. No i tutaj właśnie, no to jest taka jest jego motywacja, że on chce po prostu gra dla siebie, gra też, żeby po prostu, w pewnym też jest powiedzmy okresie swojego życia, w którym potrzebuje też właśnie mieć jakąś pasję, więc tu jest właśnie ta jego motywacja. Teraz musi się każdy z Was zastanowić, jaka jest Twoja motywacja, czy to tylko i wyłącznie chodzi o to, że właśnie finansowo próbujemy gdzieś się odbić od dna, powiedzmy, teraz gdzieś będziemy grać po weselach, czy jakieś zarobkowo, czy chcemy właśnie sławę zdobyć, to jest bardzo ważne, bo też kamera mi się porusza, bo też motywacja jest właśnie związana z tymi z umiejętnościami, bo teraz właściwie chcemy cisnąć, ale z drugiej strony też wypadałoby umieć coś, prawda? Trzeba wypadałoby jakieś umiejętności zdobyć, żeby generalnie pewne te nasze cele osiągnąć. I nie, chociażby, nie wiem, grając po weselach musimy się nauczyć tych akordów, tych piosenek wszystkich. Czyli musimy teraz zdobyć umiejętności takie, żeby osiągnąć to, co potrzebujemy, prawda? Czy na przykład jestem fanem jakiejś kapeli, no i teraz co? I teraz moją motywacją powinno być to, żeby się nauczyć, prawda? Czyli zdobyć umiejętności śmigania tam po gryfie, co oni tam cisną w tej kapeli, prawda? To jest bardzo ważne, bo zauważcie jedną rzecz. Bez motywacji, czyli bez tego, co nami kieruje i nam wewnętrznie nas jakby ukierunkowuje i zachęca do tego, bez motywacji to właściwie co byśmy z tego mieli, prawda? Piórko byśmy mieli teraz, no. Są ludzie tacy, którzy po prostu kupują sprzęt i wieszają go na ścianie. To według mnie jest takie troszeczkę takie najsmutniejsze, bo znaczy znałem też takich właśnie takie też osoby, że generalnie właśnie gościu sobie kupował jakiś saksofon, klawisze, gitarę, bas, wszystko i to po prostu jakby wieszał na ścianie. Powiedzmy, no klawisze nie powiesił, ale te wszystkie rzeczy wieszał i tak właściwie na niczym tak naprawdę nie grał. I teraz zastanawiam się, czy to właśnie u niego był problem z tym, z tą motywacją, że on generalnie chciałby każdego, wszystkiego spróbować, albo jakby nie ma motywacji, żeby coś konkretnego wybrać, albo umiejętności, żeby po prostu na tych instrumentach sobie zasuwać. No bo wiadomo, wyobraźcie sobie, saksofon, klawisze, gitara, dobra, bas już nie liczę, bo gitara, bas to powiedzmy zbliżone, ale dobra, niech nawet będzie ten bas. No to już są cztery instrumenty, na których trzeba było faktycznie zdobywać umiejętności i walczyć o to, bo to jest walka. Motywacja to jest chęć do robienia czegoś, prawda? W naszym przypadku do grania, ale umiejętności zdobywa się już po prostu w pocie czoła się po prostu zdobywa i trzeba wtedy walczyć, dzień w dzień trzeba walczyć, no ćwiczenia, to co ja Wam mówię zawsze, ćwiczcie codziennie chociażby po pół godziny, chociażby po 20 minut, żeby sobie pograć, prawda? Nawet jak ktoś nie może, to nie 15 minut, cholera, nastawić sobie minutnik, żeby te 15 minut poćwiczyć. Więc pamiętajcie, to jest walka. Dobra, także te pięć rzeczy musimy sobie zapamiętać. Pierwsza rzecz, no piórko, wzmacniacz, gitara, umiejętności, motywacja. To są te pięć.
Piszcie oczywiście w komentarzach, co jeszcze uważacie, że jest bardzo takiego niezbędnego. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnych odcineczkach. Papatejczki.